Witam w kolejnym wydaniu Gotuj z Bożenką. A dzisiaj robię tak obiad na szybko, to znaczy będą to spaghetti. A mam tu wołowinę, 700 g mielonej wołowiny, sama ją mieliłam. Jedna cebulka, 3 ząbki czosnku, 3 do 4 ząbek czosnku, świeżą bazylię, którą zerwałam z ogródka, ale sos mam kupny. Można zrobić ze swojego, a nie zajmuje to wiele więcej czasu, ale tym sposobem będzie szybciej. A woda już mi się gotuje na makaron i przypuszczam, że nie zajmie nam to dłużej jak 20 minut i obiad będzie gotowy. Więc pierwsze co zrobię, to podsmażę cebulkę z czosnkiem i wrzucę do tego mięsko. Więc do dzieła. Teraz dam 3-4 łyżki oleju. Ja tak na oko, jak to mówią. Wsypię cebulkę. Podsmażę ją troszeczkę. Oczywiście jeszcze muszę wziąć pieprz i sól do smaku, nie wspomniałam wcześniej. I najpierw podsmażę cebulkę, potem dodam czosnek i na końcu mięso, ale chwilę muszę, poczekam aż mi się ta cebulka troszeczkę zarumieni. Ona lekko się tak zeszpiła, ta cebulka, ja teraz dam czosnek. I za chwilę włożę mięsko i będę podsmażyć. Równie dobrze można to zrobić na większej, głębszej patelni. Ale ja wszystko razem włożę do jednego, jak to mówią, garnka i będzie jedno, jak to mówią, jedno danie z jednego garnka. I teraz wkładam mięsko i się podsmaży. Jak mięsko nam się podsmaży, to ja dam, włożę sos. Ale dam tu troszeczkę soli, bo może tak pół łyżki stołowej na razie, bo zawsze soli można dołożyć, bo ja nie wiem, jak ten sos będzie, czy będzie słony, czy nie. Muszę dodać jeszcze troszeczkę oleju, bo ja miałam bardzo chudą wołowinę. Także z olejem ostrożnie, w zależności od tego, jak wasze wołowe mięso będzie, czy tłuste, czy będzie bardzo chude. To jest bardzo ważne. A teraz od razu wezmę i wrzucę makaron, bo woda mi się gotuje, ale ja lubię moje spaghetti przełamać na pół. Kładę je tak na krzyż, żeby się nie pokleiły. Niektórzy dają łyżkę oleju, twierdzą, że makaron się nie skleja, ale ja daję, przekręcam je, robię stożek, piramidę i on się nie skleił. Miałam tutaj 450 gram makaronu spaghetti. Tak zaraz zamieszamy. I dalej będę budowała. I za 10 minut będą prawdopodobnie gotowe. Spróbujemy, żeby były takie al dente. Zapomnieliśmy o pieprzu. Dam tu pieprzu, zobaczymy. Jak trzeba będzie, to dołożę jeszcze więcej, ale na razie tyle wystarczy. I za chwilę będę mogła już wlać sos. Mięso się podsmażyło. Jeszcze tu widzę, że nie. Ale jeszcze 2 minuty i damy sos. 7 minut od podsmażania, a ja teraz wleję ten sos. Nie zapominajmy o tym, że jeszcze będziemy dusić to mięso w tym sosie. Ja jeszcze troszeczkę opłuczę ten słoik. Dam troszeczkę wody. Ok, ja włożę teraz listki bazylii. I pamiętajmy jeszcze jedną rzecz bardzo ważną. Makaron powinien być niegotowany, bo ja dodaję makaron do sosu. Ja nie polewam makaronu sosem, tylko ja je potem wszystkie razem wymieszam. Tak jak mówiłam, będzie to danie z jednego gara. O, przepiękny zapach bazylii się już unosi. Jeszcze obiad nie gotowy, a przepiękne zapachy. Jednak bazylia coś wspaniałego. Ok, i za 10 minut mamy danie gotowe.
odschodziłam już makaron, ale zapomniałam, żeby zostawić sobie troszeczkę tej wody, bo jest ciut za suchy sos, jak tak powiem, nie jest suchy, jest zbyt mało sosu, bo makaron go pochłonął, dlatego że nie był dogotowany. Praktycznie mamy dane gotowe, możemy już podawać, jeszcze wyjmę tylko parmezan serek do posypania. Jest to obiad naprawdę w błyskawicznym tempie, 25 minut i obiad jest gotowy. Obiad na szybko, jak to mówią, a teraz zaraz spróbujemy tak, po takiej porcji spaghetti, to można iść do śniadokosów. Bardzo dobre. Do tego szklanka czerwonego wina. Polecam wszystkim. Życzę smacznego. I jeśli Wam przepis się spodobał, a jest naprawdę błyskawiczny i szybki, to proszę o paluszek w górę. I proszę nie zapomnijcie zapisać się na mój kanał. Pozdrawiam jeszcze raz i życzę smacznego.